Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, kandydatki do Sejmu z numerem 17, pani dr Joanny Borowiak, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Przyjechałam do Grudziądza, aby jasno, głośno i wyraźnie powiedzieć o najważniejszej kwestii dotyczącej rozwoju naszego regionu. Dość marginalizacji Grudziądza, dość marginalizacji Włocławka i innych miast naszego regionu. Szanowni Państwo, nie przyjechałam, aby opowiadać Państwu bajki, składać jakieś deklaracje. Nikt z nas bowiem w bajki nie wierzy. Wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy, że sytuacji naszego regionu, wynikającej z wieloletnich zapóźnień, nie da się od tak zwyczajnie zmienić, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale przyjechałam, aby powiedzieć Państwu, jaki jest sposób na to, aby zmienić sytuację naszego regionu. Otóż, drodzy Państwo, należy odebrać przywileje Toruniowi na rzecz innych miast naszego regionu. Należy skierować środki finansowe płynące szerokim strumieniem do Torunia i dzielone w Toruniu do pozostałych miast naszego regionu. Czas na sprawiedliwy rozwój naszego województwa. I podam Państwu konkretny przykład, który pokazuje, jak dotąd sprawiedliwie dzielone były środki w naszym województwie. Otóż w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 na rozwój przedsiębiorczości, na tworzenie klimatu do rozwoju przedsiębiorczości, czyli budowanie inkubatorów przedsiębiorczości, tworzenie parków technologiczno-przemysłowych czy funduszy poręczeń kredytowych. Do Grudziądza skierowano 15 milionów, do Włocławka 10, a do Torunia 138 milionów. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 nie tyle, że nie napawa optymizmem, co tak naprawdę powoduje jeszcze większy rozdźwięk pomiędzy największymi miastami województwa kujawsko-pomorskiego, a pozostałą częścią regionu. Otóż, proszę Państwa, 500 milionów euro na politykę terytorialną. I politycy toruńscy pięknie mówią o tym, że polityka terytorialna skierowana będzie do 5 największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. I jak to będzie wyglądało? Otóż 167 milionów euro już na początek zabiera nam Toruń i Bydgoszcz. Do Włocławka popłyną 34 miliony, do Grudziądza 26, a do Inowrocławia 17. Tak według polityków toruńskich dzielących środki wygląda sprawiedliwy rozwój województwa. Ale idźmy dalej. Otóż parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej wcale nie kryją się z tym, że jeśli Platforma Obywatelska utrzyma się przy władzy po wyborach samorządowych, stworzą aglomerację kujawsko-pomorską, ale rozumieją ją jako aglomerację toruńsko-bydgoską. Więc ja pytam, czy politycy toruńscy, czy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej kujawsko-pomorskie ograniczają tylko do Torunia i do Bydgoszczy? Proszę Państwa, czas na zmianę. Kiedy słyszymy polityków, którzy mówią nam o różnych rzeczach, przekaz medialny jest bardzo różny. Bez względu na to, o czym mówią, to płynie jeden przekaz, żadnych zmian. Tak jak jest, jest dobrze. A ja mówię nie. Nadchodzi czas na zmianę i 25 października mamy szansę, aby tej zmiany dokonać. Dobra zmiana jest możliwa. Kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości pod pozycją 17 i proszę o Państwa głos. Zmieńmy razem sytuację w naszym regionie. Spowodujmy, że do naszego regionu popłyną środki sprawiedliwie. Zadbajmy o sprawiedliwy rozwój regionu. Czy da się cofnąć proces metropolizacji? Proszę Pana, Prawo i Sprawiedliwość ma program dla Polski powiatowej i przede wszystkim trzeba podjąć wszelkie działania, aby ten proces zatrzymać. Cofnąć wielu decyzji już nie możemy, ponieważ one się zadziały, ale przy podziale środków nie możemy pozwolić na to, aby myślano tylko o Toruniu i o Bydgoszczy. A powiem więcej, w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, którą przed chwilką przywołałam, to właśnie Toruń zyskał najwięcej, bo łącznie Bydgoszcz ponad 700 milionów, a Toruń 880, a zatem odpowiedź jest prosta. Należy po prostu podjąć działania, bo jeżeli tego nie zrobimy teraz, to jest jedyna szansa na zmianę. Jeśli tego nie zrobimy teraz, to okaże się, że kujawsko-pomorskie to tak jak myślą parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, tylko Toruń i Bydgoszcz. Z takimi miastami jak Brodnica, Wąbrzeźno, Rypin, Lipno. Ja właśnie o tych miastach mówiłam. Mówiąc o Grudziądzu, o Włocławku, powiedziałam również o pozostałych miastach naszego regionu. Jeśli jest tak źle w miastach największych, 100-tysięcznych i ponad 100-tysięcznych, to jak źle jest w miastach dużo mniejszych?
Panie redaktorze, ja spotykam się z mieszkańcami, nie tylko w trakcie kampanii, w kampanii do parlamentu. Słyszę, co ludzie do mnie mówią i widzę. Ja obserwuję, jak tak naprawdę ogromna ilość mieszkańców tych właśnie najmniejszych miast kierowana jest jak gdyby na siłę, przemyślnie, właśnie do Torunia. Po to, aby załatwiali swoje sprawy w urzędach, które tam zostały przeniesione. Po to, aby tam jechali, ponieważ Toruń stał się takim miastem niezwykle dużym znaczeniu turystycznym. Tam skierowano ogromne pieniądze tak naprawdę na upiększanie tego miasta. Także po to, aby mieszkańcy tych mniejszych miast byli zmuszeni tam wyjeżdżać. Czy pani zdaniem odwrócenie tego strumienia pieniędzy z Torunia na pozostałe miasta regionu wpłynie na obniżenie potężnego bezrobocia w tychże miastach? Ależ oczywiście, ja uważam, że większą część tych środków, które do tej pory płynęły do Torunia, należy przeznaczyć właśnie na zmniejszenie bezrobocia. Powiedzmy to jasno, Toruń ma 7% bezrobocie. Mieszkańcy Torunia mają pracę, a politycy toruńscy nie myślą o tym, że zdają się nie myśleć o tym, że w innych miastach naszego regionu bezrobocie sięga 20%. To właśnie o to chodzi. Chodzi o to, aby poprawić jakość życia ludzi, aby zmniejszyć bezrobocie w pozostałych miastach regionu i spowodować również to, aby młodzi ludzie chcieli zostawać w swoich miastach, w tych mniejszych miastach powiatowych, aby tam mieli dla siebie perspektywę. Jaką wyborcy mają gwarancję, jakby pani zapewniła wyborców, że po tym jak zostanie pani wybrana do polskiego parlamentu, nie zasili pani grona tych wszystkich parlamentarzystów spoza Torunia, którzy mimo wszystko służą Toruniowi tym wsparciem, z którego on się cieszy? Panie redaktorze, ja chcę być ambasadorem takich miast jak Grudziądz, Włocławek i pozostałe miasta powiatowe marginalizowane do tej pory. A nie jestem osobą, która rzuca słowa na wiatr, o czym świadczy moje doświadczenie samorządowe. 9 lat pełnię mandat radnej. Jestem oceniana przez wyborców z kadencji na kadencję właśnie za moją pracę coraz wyżej. I ludzie wiedzą, że jestem osobą, która zadba o sprawy mieszkańców. Starczy pani sił? Jak najbardziej. W tej chwili, przepraszam, że przerywam, w tej chwili wydaje się pani odosobniona w tym haśle, które pani głosi. Ja do tej pory nie spotkałem się, żeby ktoś tak prowadził kampanię. Ja mam nadzieję, że moje hasło spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem tak kandydatów do Sejmu, jak i właśnie toruńskich parlamentarzystów i polityków. Mam nadzieję, że oni się obudzą i zechcą dołączyć do tego hasła, choć może ono się dla nich wydawać kontrowersyjne. Ale mam taką nadzieję, bo czas się obudzić, dlatego że nie może być tak, że część powiatowa naszego województwa, naszego regionu tak naprawdę zwija się na rzecz tej części metropolitarnej, o której mówiłam. Czy tego typu hasło też pani wypowie tak odważnie w Toruniu? Tak, oczywiście. Za chwilę właśnie wybieram się do Torunia, aby tam przedstawić swój sposób na rozwiązanie problemów regionu torunianom i toruńskim politykom. Nie będą zadowoleni? No myślę sobie, że to już jest ich problem. Ja kandyduję do Sejmu po to, aby zadbać przede wszystkim o ten region, który jest marginalizowany. Ja bardzo lubię Toruń. Toruń uważam za perłę naszego województwa, ale takich pereł w naszym regionie, w naszym województwie jest więcej. Pani jako mieszkaniec Włocławka zapewne czuje się no nie do końca usatysfakcjonowana, prawda? Bo przez ostatnie 15 lat Włocławek stracił tą rolę pierwcentrum wojewódzkiego. Teraz coraz bardziej traci na rzecz Torunia i Bydgoszczy regionalnego. Prawie że zrównuje się, oczywiście nie dosłownie, ale w cudzysłowiu, z rolą Grudziądza. Czy to właśnie też nie jest taki, no jakby to powiedzieć, pohistoryczne takie przeczucie, że trochę Włocławek skrzywdzono w tej całej reformie samorządowej? Ja uważam, że skrzywdzono nie tylko Włocławek, ale skrzywdzono również Grudziądz, dlatego tutaj jestem w Grudziądzu, żeby o tym jasno i wyraźnie powiedzieć. Dlatego jestem gotowa do podjęcia działań, które zmienią tę sytuację, bo uważam, że jest to, tak jak powiedziałam przed chwilą, jedyny moment. Wybory parlamentarne są jedynym momentem na to, aby wymienić tych parlamentarzystów, którzy działali na rzecz tylko wybranych miast. A nie bójmy się tego powiedzieć, nie są to tylko parlamentarzyści toruńscy, bo zdaje się, że pozostali również bardziej dbali o Toruń niż o pozostałe miasta. No właśnie, w kontekście ostatniego głosowania nad ustawą metropolitalną.
No właśnie, proszę sobie... Sprawdzała Pani, jak głosowali toruńscy parlamentarzyści, no, grudziąccy z Platformy? Panie redaktorze, ja tylko przywołam tutaj słynny list prezydenta Bydgoszczy. Wydawałoby się też miasto metropolitarne, a prezydent Bydgoszczy, zresztą z Platformy Obywatelskiej, pisze list do toruńskich polityków: przestańcie decydować o nas bez nas, przestańcie mówić nam, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe, przestańcie stosować przymus. Dajcie nam decydować za to. To chyba... Prezydent Torunia też wystosował taki list właśnie, że też jest niezadowolony z tej reformy. No to chyba mówi samo za siebie. Czyż ja mam jeszcze szukać innych przykładów? Jeśli prezydenci największych miast metropolitarnych wystosowują tego typu pisma, to jak najbardziej wpisują... To nie oświadcza o takim jakimś bałaganie? Dlatego trzeba to uporządkować. Tak jak powiedziałam, czas na to jest 25 października, czas na dobrą zmianę, a dobra zmiana jest możliwa.